Dobra. To już jest dzisiaj następny. Jak zwykle przy samym brzegu wziął. O, taki padalczyk sobie wziął. Dobra. No i pomalutko sobie ściągamy. No niestety, ale dzisiaj psągi nie są zbyt aktywne. A gdzie nie gdzie widać, tam się plusknie, ale ogólnie jest słabiutko. Szukam ich trochę głębiej. O. Mała obrotóweczka i heja do przodu. A tam pyrkać zaczynają, ja widzę. Forele, tam dalsze pyrkać zaczynają. No, przynajmniej można pospinningować. Znajdź się, silna lubił. Spin. Tłoka spin i spin wokrug. No i chyba będzie trzeba niedługo dzisiaj kończyć tę bajkę. Może jeszcze jakiś na koniec weźmie. No i dobra, jeszcze jeden rzut i do mojej jalada. Jeszcze raz zakinął i cio. No, w Rymie jest, można posiedzieć. U mnie nie do końca. Ja po internecie pasmolił, jak to M z kanal, jak to moja woda, ja tam pojedu na Sudaka i Barsz, na Okonie. Tylko sezon zacznie. O, jeszcze raz, jeszcze raz. Czas na dojechać do mojej. No i dzisiaj drugi ładny wstrążek. Padł. No niestety, tyle godzin rzucania, tylko dwa pstrągi. Proszę,
piękny, no niestety zabity. Z tego względu, że tu jest zakaz, to jest komercja, tu jest zakaz wypuszczania pstrągów z powrotem do wody, z tego względu, że no to się uważa, że pstrąg tęczowy wyjęty z wody, wzięty w rękę i odhaczany, po wypuszczeniu on już nie przeżywa i po prostu trzeba go szybko go uśmiercić, żeby go niepotrzebnie nie męczyć. I już, w każdym razie nie to jest tematem, chciałem powiedzieć parę słów dzisiaj o łowieniu pstrąga. Używałem sobie dzisiaj, to jest jezioro, jak widać, pokazywałem je na wcześniejszym filmiku. Tutaj kolega łowi rybki. Dość spore jezioro. Łowiłem dzisiaj swoim ultralightem do 7 gram. No, bez problemu 2-kilogramowe sztuki, jak tutaj widać. Bez żadnego problemu. Czyli kijaszek sobie radzi, fajnie. Pstrągi. No tak, to jest jezioro dość spore. Niemniej jednak nie są trudne do namierzenia. Na środku to widać, że one tam są, to już inaczej się troszeczkę łowi, jak się chlapią na środku i tak dalej. Dzisiaj się nie chlapały zresztą. Nie był aktywny. Pstrąg tęczowy ma to do siebie, że po wypuszczeniu on się kręci o miejscu, gdzie po brzegu, w okolicy miejsca, gdzie został wypuszczony. Dzień, dwa, on dopiero później się rozpływa dalej. W tym momencie bierze jak głupi. Praktycznie na wszystko, co byś mu podał. W późniejszym czasie one już dziczeją, idą sobie dalej w jezioro i mają jeden fajny zwyczaj, ciekawy, dawno zaobserwowany, że one regularnie patrolują brzeg. Regularnie. Najlepsze sztuki, ja tutaj łowię, no już jakiś czas nie łowię tutaj. Po prostu teraz przyjechałem ze względu na to, że no, spinningować nie mogę na normalnych wodach, na sztucznym przynęty, więc sobie przyjechałem tu, na pstrąga, bo do konia i szczupaka jeszcze mamy troszeczkę czasu. W każdym razie on sobie fajnie patroluje brzegi. Najlepsze sztuki trafiają właśnie 3-4 metry od brzegu, przy stokach, przy jakichś skarpach. No, ja głównie łowię na spinning, tak jak zresztą wiecie, ci, którzy mnie subskrybują, że no, ja kocham spinning i tyle, no i cała bajka. Ale bardziej skuteczną techniką łowienia tak na tych wodach jest spirulino. No, na mniejszych angletajkach jeszcze stosują tremarelle, ale tutaj raczej nikt na to nie łowi, raczej spirulino rzucają po prostu na pasty berkeleyowskie albo stacjonarnie, to sobie ta pasta jak na karpia, tylko na karpia niżej, ona troszeczkę wyżej sobie stoi w wodzie, albo ściągają, co nawiruje jak blaszka i w ten sposób. No i są skuteczniejsze niż typowe przynęty spinningowe, chociaż nie zawsze, no bo bywały dni, że miałem lepsze wyniki na normalny spinning niż na pasty, no ale to jest sporadycznie, rzadko się zdarza, ogólnie pasty i spiruliną wygrywa. No niemniej jednak ja lubię łowić na spinning, mam większą frajdę z wyciągnięcia na lekką wędeczkę jakiegoś przyzwoitego pstrąga, niż wyciąganie na ciężkie spiruliną, wytrzymały sprzęt, bo bańki 20-gramowe, żeby rzucać, no to się nie rzuca na cienkiej żyłeczce. Także też jest dość cięższy sprzęt, ale nie za bardzo lubię, lubię hol na delikatnym sprzęcie. W każdym razie tak to wszystko wygląda. Jezioro duże jak no, głębokość ma tam około 8-9 metrów rzędu. Woda czysta. No, pstrągi jak widać są. Jest sporo zdziczałego i to jest właśnie fajne. Moim głównym celem jest ten zdziczały pstrąg. W każdym razie fajnie połowiłem sobie dzisiaj, niedziela zleciała. Na pstrągi jeszcze powrócimy któregoś razu do pstrągu. Na razie na tym dzisiaj zakończę, bo akurat się śpieszę i resztę będzie w opisie. Na razie pozdrawiam tych, co nad wodą, to połamania jak zwykle. Na razie, cześć.